Witajcie, następny odcinek vloga. Zmieniamy scenerię, patrzymy na ulicę. Założę się, że będziecie tylko patrzeć na samochody, które przyjeżdżają. Ani na to, co ja mówię, ani mi prosto w oczy. Ani po prostu w oczy. Dobra, pokażę wam jeszcze królika. Pierwsze pytanie będzie zwrócone na królika. Uwaga! Ty, chłopie, ty! Do kamery podejdź, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Masz kwasa. No chodź tu. Się patrzy, taki jest troszeczkę zdezorientowany pan królik. Chodź tu, ty. Przeczytaj pytanie. Zadajesz pytanie, odpowiedź zadawaj. Dobra. On chyba nie chce współpracować za bardzo. Możecie sobie go obserwować. Taki ktoś. Patryk Sharkson się mnie pyta, czy znam Disturbed. Oczywiście, że znam Disturbed. Bardzo lubię ten zespół, bardzo mi się podoba. Fajne motywy grają. Tomasz Jastrzębski. Panie Wojtku, mam taki problem z moją gitarą Epiphone i100. Struna E brzęczy mi na 12, 13, 14 progu. Co powinienem zrobić? I czym to brzęczenie może być spowodowane? Może tam jakaś mucha wpadła albo coś takiego. Ale tak na poważnie, no to jedynie regulacja prętem w gryfie pozostałaby. Bo jeśli na 12, 13, 14 Epiphone IJ100 to chyba jest Les Paul, z tego co pamiętam. I 12, 13, 14 próg to raczej może być spowodowane właśnie zbyt dużym naciągnięciem gryfu, naprężeniem gryfu. Dobra, następny. PXELXX, kurczę, PXEL, tak się nazywa chyba. Czy grałeś Happy Set? Grałem Happy Setów, różne kawałki, ale jakoś nie jestem specjalnie jakimś zwolennikiem tego zespołu, więc pewnie jesteś niezadowolony. Królik, lubisz Happy Set? Ty, lubisz Happy Set? Lubisz Happy Set? Pytam się ciebie. Pierniku, nie jedzenie, a nie kumaty jest, poszedł jeść, skubaniec. Może nie lubi, albo właśnie może lubi. Aha, KM Molas 2.1. No, czy myślisz, że da się w dzisiejszym świecie zarabiać grając na gitarze? Oczywiście, że się da zarabiać i to grubą kasę, ale jednak to jest nie dla wszystkich. To niestety jest skomplikowana sprawa. Są tysiące zespołów. Jakaś tam baba idzie. Są tysiące zespołów, które grają muzykę, a tylko nieliczny odsetek, jakiś pewnie z 10 możliwe procent albo więcej, może naprawdę zarabiać konkretnie. Kolejny pewnie z 30% może zarabiać mniej konkretnie, a pozostałe to już tak słabo. Ale to jest wszystko, to jest kwestia zaplanowania marketingowego i odłożenia pewnie może nawet jakiejś gotówki, żeby tam zainwestować w reklamę. To postawcie się z... Właśnie, to jest akurat dobry temat, żeby to poruszyć. Postawcie się w takiej sytuacji, że zespół to jest firma, która nie ma budżetu niestety. No minus jest taki, po pierwsze jest minus taki, że zespół to jest można powiedzieć firma, no bo tam jest parę osób, które gra, która tak, nie ma budżetu, chyba że to są ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy i mogą się składać. Nie ma budżetu, ciężko się czasem dogadać, nie ma konkretnych zarobków, które by utrzymywały te zespoły, te osoby przy chęci grania. Bo rozumiecie, no jest parę osób, no gramy koncert, no a ja na przykład mam pracę i nie mogę zagrać koncertu, a wiem, że na przykład nie zarobię za bardzo na tym, albo zarobię 12 zł, czy tam 50 na głowę, no to nie jest jakiś duży zarobek, prawda? I taki zespół, czyli nazwijmy to firma zespół, powinien podejść do swojego marketingu tak jak normalna firma, tylko że no, mamy oczywiście o tyle ten duży problem, że nie mamy finansów. No i trzeba to wszystko logicznie rozpracowywać, no, naklejki sobie zafundować zespołowe, złożyć się na koszulki zespołowe, złożyć się na jakąś stronę, na jakieś nawet reklamę na Facebooku, czy nawet AdWords sobie zainwestować, poreklamować. Zainwestowanie chociażby w nagranie dobrej epki, to byłoby dobry pomysł. I wszystko, jeśli będziemy mądrze zbierać kontakty, mądrze będziemy dysponować tym pieniędzmi, które uzbieramy, na pewno do czegoś więcej dojdziemy. Myślę, że my zespołem właśnie to robimy i też dojdziemy do coraz lepszych efektów.
Coś tutaj, jakieś komentarze było, dobra. Co? Wirtualis chce za mnie wyjść, czy co? Kurde, jeśli jesteś dziewczyną, to bym... to można było coś się zastanawiać. Dobra, Wayne Static się pyta. Wayne Static, tak. Co sądzisz o zespole Korn? No, to jest dobry zespół. Dobre pytanie, dobry zespół. Tak, bardzo dobry zespół. No, cóż to powiedzieć. Oczywiście, że lubię też ich muzykę. Nie jestem jakimś namiętnym... A się walnął, skubaniec. Ty, chowaj się, gruby. Korn, dobry całkiem zespół. No wyrwał mnie tutaj z transu opowiadania. On co to dogorywa chyba. Ty, krój. A dobra, nie będę go budził. Całkiem fajnie grają. No tutaj... To jest jeden też z pierwszych zespołów, które w ogóle posłuchałem. Nawet miałem album, który niestety nie pamiętam nazwy, a to jestem głąb. Album, gdzie był taki misiek był na okładce, taki bez jednego oczka. Nie pamiętam tytułu albumu niestety. To był nawet album, który akurat mój brat kupił jako jeden z tych takich pierwszych oryginalnych albumów. Na kasecie jeszcze, jeśli wiecie w ogóle co to jest, takie śmieszne, takie wielkości, tam były takie dwie dziurki, tam się to wsadzało i to się tam naciskało i to tam się przewijało, takie śmieszne. No, to były wtedy jazdy. Szczególnie jak jeszcze odtwarzałem sobie ten album, ten czy jakiś inny, który miałem na kasecie, odtwarzałem na Walkmanie, w którym bateria padała. To było najfajniejsze, jak słucham sobie normalnie, słucham i nagle coraz wolniej. Zastanawiałem się nieraz, czy to mi się zdaje, czy to po prostu taki utwór jest nagrany. Także dawniej to były jazdy, naprawdę. Teraz jak nie ma prądu w telefonie czy w odtwarzaczu, to się po prostu wyłącza. A wtedy bateria siadał, prąd powoli, blum, i tak to śmiesznie wyglądało. Aha, o zespole Korn. No fajny zespół. Nagrali też album jeden, nie wiem oczywiście jaka nazwa, to jestem takim laikiem z tym, w tym temacie. Ze Skrillexem, z dubstepem. Całkiem w miarę tym to też wyszło. Tutaj akurat nie chcę, żeby ktoś jakoś coś specjalnie hejcił mnie za to, czy tam nie hejcił. No muzyka jak muzyka, warto posłuchać wszystkiego. Sam Skrillex mi się bardziej podoba niż Skrillex w połączeniu z Kornem. Taka jest prawda. Feast of the Year na przykład Skrillexa jest całkiem fajowy. Dobra. Autor zablokowany komentarz został usunięty. O matko, co to się dzieje, że są usuwane komentarze? Czy po prostu ktoś mnie nie lubi? Na gościu, no. Bartłomiej Kądziela się mnie pyta. Budzisz się w środku lasu, przed tobą pojawia się czarna postać i mówi: ludzie giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Rusza w twoim kierunku. Ty masz na pasku gitarę podłączoną. Aha, że podłączona nie jest, lecz słychać przester. Czy tam metalowy sąd, no pewnie mu chodziło o przester, nie? Bartek, przester czy nie? No masz jeszcze nóż, no co robisz? No wyrzucam nóż i kurczę napieprzam na gitarze, no kurde. No jak ludzie giną w niewyjaśnionych okolicznościach, to co, będę ich szukać? No, będę sobie grać, no jak ktoś przyjdzie, będzie chciał mnie zamordować, to wtedy wezmę gitarę i po prostu go jak toporkiem tą gitarę go jebu dubu. No, to jest dobra wersja, no nożem to jeszcze bym sobie krzywdę zrobił, a gitarą to przynajmniej można kogoś pieprznąć, nie? Nie królik? Ty królik, ty. O, zareagował. Co jest? No, tu masz picie. Pokaż się publiczności, szerszemu gronu. Trochę cię ludzi ogląda, no nie jedz teraz. Kobieto, chłopie. Pokręcony królik, nie? Zwariowany. Wpiernicza coś jakieś tam do jedzonko. Dobra. Co tu się będzie następnego? Witek Wódz 1. Aha, dobra, to on tutaj jakiś komentował, no to troszeczkę tutaj spierniczyłem. Pisze, że Witek Wódz 1, że po 8 godzin na początku grał i że krew się lała. Matko, to pewnie uciekałeś przed kimś może, na przykład, nie wiem, grałeś, ty, a mama cię na przykład goni, do żarcia i kurczę, go tak cię zaskoczenie, tak jebudu po rękach i to krew się lała, ty, nie, ja chcę grać dalej, nie chcę obiadu. Albo być może na przykład, nie wiem czy widzieliście filmik, jak mama skasowała konto na WoWie jakiemuś dzieciaczkowi.
to bo wtedy była też masakra, no gościu tak reagował po prostu, że to można było to porównać, gram na gitarze, mama mi chowa gitarę i gościu kurczę lata i butem sobie tak akordy, sobie wali, bo musicie obejrzeć sobie to, ten filmik, to po prostu miazga, to jest jakieś psychiczne. Lepiej tak reagować chyba po, jak ktoś gitarę by schował, niż jak zablokował konto. Nie wiem, czy to ludzie się patrzą, jak to gadam? Trochę ludzie łażą. Ulk 111. Podaj nazwę swojego zespołu i oczywiście jakieś próbki utworów lub coś z koncertów. Nazwę zespołu? Serpent Wings. Serpent Wings? Poczekajcie chwilę. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, jaki to zespół. Tam gram. Całkiem fajny zespół. Dzisiaj 20 kwiecień, jak to nagrywam i o 20 gramy koncert, więc się powoli przygotowuję. Jak widzicie, się przygotowuję i robię filmiki. Przygotowuję się do koncertu. Tutaj jeszcze on się mnie pyta, ten szanowny pan ULQ111, na jakieś próbki utworów lub coś z koncertów. No, będę nawet robił coś takiego, tutaj to słuchajcie uważnie, będę robił coś takiego, taki można powiedzieć z życia muzyka, coś taki, tak to chcę nazwać i tam właśnie będzie filmik, jak to wygląda na koncertach, mniej więcej, przynajmniej takich jakie ja gram, czyli jakieś nieduże koncerty, ale przynajmniej zawsze coś będziecie mogli poznać od zaplecza. Teraz tak, Wenmar 1 się mnie pyta, ile godzin ćwiczysz? Ile godzin ćwiczę jedzenie marchewek, czy sałatki, czy ile godzin ćwiczę granie na klatce królika? Ale pewnie chodziło o grę na gitarze. No ile godzin dziennie ćwiczę? W godzinach to można trudno nazwać. No, gitarę w rękach mam po 5-4 godziny dziennie, a z tego takich ćwiczeń, no to może ja wiem, no godzina byłaby pewnie takich ćwiczeń, które sobie robię. No w każdym razie gitarę mam przez pół dnia, dzień w dzień, więc właściwie już samo trzymanie i sobie kombinowanie takie ćwiczenie, nawet podczas lekcji, jeśli ktoś coś gra, sobie ćwiczę po cichu, no to myślę, że to w miarę jest jakieś wartościowe ćwiczenie i przynajmniej ten kontakt z instrumentem jest. Więc wychodziłoby na to, że jakieś po parę godzin dziennie, to przynajmniej godzina ćwiczeń to jest mniej więcej takie minimum. Tomasz K. Czy nie myślałeś kiedyś, żeby stać się gwiazdą, założyć własny zespół i być tak popularny jak Metallica albo Megadeth? No zespół już mam. Właściwie już no gram, to już jest mój, ja wiem, czwarty zespół? Trzeci, czwarty, piąty? Nie wiem, już nawet trudno to zliczyć. Pierwszy to był ten Araneon w Rapce. Drugi to był Phantom, który zacząłem też grać od 2006. I nadal gramy, więc jakby jakieś koncerty to wiecie gdzie patrzeć, nie? Phantom, co tam jeszcze było? W międzyczasie żeśmy tam jakieś zakładali z 2-3 zespoły tam, które coś tam się klarowało, jednak to na dłuższą metę nie wychodziło. Serpent Wings 2010 powstał. No i teraz jeszcze kombinuję sobie taki zespół coverowy, gdzie będziemy takie lightowe numery grali. Tam już nawet mam ziomali, którzy tam coś nawijają i tam będziemy grali jakieś takie różne lightowe rzeczy. Dobra, ale subujcie no, kanał, naprawdę, bo to jest, myślę, że całkiem warto, dobra. Aha, czy chciałbym być tak popularny jak Metallica albo Megadeth? No oczywiście, żebym chciał, no. Nie wiem, czy to jest kwestia kraju, w którym żyjemy, że ciężko byłoby się wybić, albo może kwestia tego, że mało się wierzy w to, że można osiągnąć taki sukces. Chyba to jest największy problem. Ludzie nie wierzą, że mogą osiągnąć sukces, to pewnie dlatego nie dążą do niego albo nie mają wystarczająco dużo samozaparcia.